Spójrz, jaki blask nad lasem dzisiaj. Pewnie jutro będzie piękna pogoda, powiedział Iwan Denisowicz, kołysząc się na fotelu przy oknie w swoim dworku. Tak, to nawet niecodzienne. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam, choć przeżyłam całe życie na wsi, powiedziała jego żona Elizaweta, podchodząc do okna. Ojej, to mi się wcale nie podoba, mruknęła babka, matka Elizawiety, spoglądając przez okno. A gdzie maszenka? Zawołajcie ją, niech spojrzy, bo kiedy jeszcze zobaczy taki zachód słońca? A może już nigdy? Ja mam 51 lat na karku i jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem, powiedział Iwan Denisowicz. Tak, był o 21 lat starszy od swojej żony. Ożenił się z lizoczką, gdy miała 19 lat, a on 40. W oczach otoczenia był to prawdziwy mezalians. Ale im to było obojętne. Iwan w wieku 40 lat był wysportowany, zadbany i modnie ubrany. Mężczyźni też mają prawo dbać o siebie. Wyróżniał się korzystnie na tle wiejskich mężczyzn, nawet młodych chłopaków, którzy wiecznie chodzili w jakichś spodniach dresowych z wyciągniętymi kolanami, podartych pod koszulkach, z papierosem w zębach i zapachem przepoconych ubrań. Mężczyzna powinien pachnieć potem, wódką i tytoniem mówiła babcia lajze. A inaczej to co to za mężczyzna? Fe a nie mężczyzna. Babciu nie mężczyzna a facet i powinien pachnieć tak, żebym nie wymiotowała, gdy siedzę obok. A nasi wiejscy spójrz, w co się zmienili. Przecież nawet poprosiłam nauczycielkę, żeby mnie przesadziła do nataszki, żeby mnie nie pożygało prosto na zeszyt. Przecież nie da się siedzieć obok Mironowa, on chyba myje się dwa razy do roku. Na urodziny i na Boże Narodzenie, zresztą jak wszyscy chłopcy z naszej klasy. Lepiej już siedzieć z Nataszką, ona przynajmniej nie śmierdzi, zwierzyła się babcia Lajze. Ojej, spójrz ty, u nas okazuje się, że jesteś księciem. Przepraszam, Wasza wysokość, nas tutaj wieś może jeszcze śmierdzieć gnojem, podkpiwała z wnuczki babcia. Jaka jak księżniczka, babciu, poprawnie mówi się księżniczka. I przy czym tutaj w ogóle gnój? — Nie mam nic przeciwko gnojowi. To w ogóle jest nawóz, powiedziała Lajze. Ojej, Lisko, i po kim ty taka jesteś? Będzie ci ciężko w życiu, powiedziała babcia. A ta nataszka to córka fiedotowych, tak? Ona sama, babciu. Żal mi jej, jeśli mam być szczera. Wszyscy ją przezywają, wszyscy ją obrażają, powiedziała lajze. Będę jej bronić. A to słusznie, potwierdziła babcia. Nataszka nie była po prostu niepozorną dziewczyną, była, mówiąc otwarcie, odpychająca, jak na swój wiek wysoka, nadmiernie otyła, z małymi, prostaczkowatymi oczkami. Nie miała szczęścia dziewczyna, po prostu nie miała szczęścia. Nikt nie chciał się z nią przyjaźnić, od najmłodszych lat wszyscy tylko pokazywali na nią palcami, śmiali się i wyzywali od prosiąt lub świnek i chrunkali za nią. Pod koniec szkoły Lajze i Natasza bardzo się zaprzyjaźniły. Po tym, jak Lajze zaczęła się przyjaźnić z Nataszą, koledzy z klasy przynajmniej przestali się z niej naśmiewać. Pewnie Lajze, mało tego, że była najładniejszą dziewczyną w klasie, to jeszcze była mądra. Lajze po prostu od razu powiedziała wszystkim, że nie pozwoli ściągać ani pracy domowej, ani sprawdzianu tym, którzy powiedzą choć słowo o Nataszce. I to był cały moment wychowawczy. Po szkole dziewczyny też się ze sobą spotykały, ale Lizji nie podobało się, że Nataszka cały czas płacze nad swoim niegodnym pozazdroszczenia losem i okropnym wyglądem. Masz szczęście, Lisko, ojej, jakie masz szczęście, jesteś taka piękna, na pewno wyjdziesz za mąż za bogacza, mówiła Natasza do przyjaciółki, nie kryjąc swojej zazdrości. A na mnie nawet żaden pijak nie zwróci uwagi, tak przeżyję całe życie sama w tej dziurze. A najbardziej przykre jest to, że nie będę miała dzieci, a takie kocham. Dlaczego nie będę miała? Dziecko można urodzić i tak dla siebie, powiedziała Lajze. Ojej, Lisko, mąż nie jest potrzebny, ale kto na mnie zwróci uwagę? Żebym to dziecko urodziła dla siebie, oni tylko potrafią chrumkać za mną i rrzeć, poskarżyła się Natasza. Co znowu zaczęli? Zapytała Lajze. Tak jak skończyliśmy szkołę, tak zaczęło się od nowa. Teraz już nie muszą u ciebie ściągać, płakała Natasza. Ty moja biedna, pocieszała ją Lajzę. Babcia Lajzę nie dożyła do jej ślubu z Iwanem, więc zmarła w nieświadomości, że wnuczka znalazła sobie właśnie takiego męża, którego babcia nie uznałaby za mężczyznę. Iwan Denisowicz właśnie wtedy kupił sobie dworek niedaleko wsi, wystarczyło przebięć przez Zagajnik. Dworek był zaniedbani, ale Iwan znalazł sposób, żeby go kupić i odrestaurować. Całe życie marzyłem o tym, żeby żyć na łonie natury, mówił. Był człowiekiem dalece niebiednym. Lajze wtedy właśnie dostała pracę przy remoncie dworu. Tam się poznali. Iwan był wdowcem, zdaje się że miał syna, ale wychowywał się u rodziny żony, Iwan nie widywał się z nim i z jakichś powodów nie chciał się widywać. Pytała Lajze. Moja droga, nie zawracaj sobie tym głowy, odpowiadał Iwan Denisowicz. Gdy tylko dziewczynka się urodziła, Lajze zabrała mamę ze wsi. Co ona tam sama będzie robić? Niech tu pomaga. Iwan nie miał nic przeciwko teściowej. Dom jest duży, miejsca wystarczy dla wszystkich. Masza dorastała w dworze i nawet do szkoły chodziła do wiejskiej, do której chodziła też Lajze. Edukacja wszędzie jest taka sama. Nie ma dobrych ani złych szkół, mówiła Lajze, kiedy Iwan zamierzał wysłać dziewczynkę do prywatnej szkoły. Są tylko leniwe dzieci. Mnie nikt nie przeszkadzał w zdobyciu złotego medalu w naszej wiejskiej szkole. Dla maszy w jej wieku znacznie ważniejsze jest towarzystwo, swoboda, przyjaciele. A ty chcesz ją wysłać do internatu, żeby tam złe ciotki znęcały się nad nią, a nie będzie nikogo, kto mógłby jej pomóc. Nie internat, a pensjonat, powiedział Iwan. Jaka różnica? Nie powiedziałam, czy chcesz, żebyśmy się rozwiedli? Lajzę potrafiła postawić na swoim. Iwan się poddał. Masza biegała do wiejskiej szkoły i była szczęśliwa. Miała tam przyjaciół. Ojciec nawet ją strofował. Trzeba pilnować czasu, mówił. Zostaw dziecko w spokoju. Nie przeszkadzaj jej cieszyć się dzieciństwem. Niech twoi przyjaciele też do nas przychodzą, powiedziała Lajze. W dzieciństwie wszyscy i tak chodziliśmy gromadnie z domu do domu. Było wesoło. No już nie, tutaj nie jest tabor, nie będę tolerował brudnych obdartusów w moim domu na dębowym parkiecie. Chcecie się bawić w biedę, to niech biega do wsi, powiedział Iwan Denisowicz. Waniu, zapominasz się, przecież ja też jestem z tej samej biedy. Lizunia podniosła brew. To co innego. Ty, ty masz potencjał. I w ogóle powiedziałem nie i koniec. Tylko przez moje trupy. Albo ja złożę pozew o rozwód. Iwan też potrafił bronić swojego zdania. Po ślubie widziały się tylko raz, a potem jakoś się zgubiły. Co tam robić? Mówił jej mąż. A biedaków nie chciał wpuszczać na dębowy parkiet. Tak więc żyli. A gdzie ty, Maszeńko? Niech popatrzy na zachód słońca zapytał Iwan Denisowicz. Przecież prosiłem ją, żeby nie wracała po ciemku. Będę musiał zabronić jej tych spotkań zdenerwował się Iwan. Iwanie Denisowiczu do sali wbiegł ogrodnik. Był podekscytowany i cały się zasapał. Ledwo łapiąc oddech i wskazując palcem w okno, zdołał tylko wypowiedzieć. Wieś się pali. Tam pożar. Lajze krzyknęła i zasłoniła twarz rękami. Masza westchnęła babcia. Tam jest maszka. Krzyknął Iwan i zerwał się z miejsca jak ogłuszony. Nie było czasu nawet pomyśleć, gdzie są kluczyki do samochodu. Tutaj było tylko pół kilometra przez las. Iwan pobiegł na skróty. Połowa wsi płonęła ogniem. Oto masz jaskrawą łunę. Zachód słońca, zachód słońca. Domy były objęte płomieniami. Nikt już nie próbował ich gasić. To było bezcelowe. Przybyli strażacy polewali pozostałe domy, żeby się nie zapaliły. To wszystko, co im zostało. Przybyłe karetki udzielały pierwszej pomocy poszkodowanym. Gdzie niegdzie na ziemi leżeli ludzie, którym pomoc już nie była potrzebna. Masza, Masza. Krzyczał Iwan Denisowicz, miotając się od karetki do karetki i nigdzie nie widząc swojego dziecka. Masza. Iwan prawie wbiegł do płonącego domu, kiedy ktoś powiedział, że została tam dziewczynka. Tato, jestem tutaj. Usłyszał z tyłu, odwrócił się i zobaczył Maszę. A ona była cała umazana sadzą. Boże, Maszeńko, córeczko, jesteś cała, co się z tobą stało? Iwan oglądał i macał dziecko. Wszystko z Zeną w porządku, wyciągnęła mnie przyjaciółka, powiedziała Masza. Jaka przyjaciółka? Gdzie ona jest? Zapytał Iwan. Ona tam, Masza wskazała na płonący dom. Tato, zdaje się, że została tam. Boże, jakie szczęście, że jesteś cała. Iwan chwycił córkę na ręce i pobiegł do dworu. Poszkodowanych w tym pożarze było wielu, wielu leżało w szpitalu. Jak zwykle wszystko wydarzyło się przez niedbalstwo, ktoś zasnął z papierosem. Domy stare, drewniane, suche, stoją blisko siebie. Matka Lizy dowiedziała się dla niej, że dom Nataszki też spłonął, doszczętnie. Lajze smuciła się tak, jakby pochowała rodzoną siostrę. Myślała, że Nataszka się pojawi i poprosi o pomoc, ale ta jakby przepadła. Najpewniej zginęła. I koniec z wsią i wiejskimi szkołami. Nie powiedziałem. Tak stanowczo oświadczyła Iwan Denisowicz córce, gdy Masza wybierała się ponownie do wsi, by dowiedzieć się, co u jej przyjaciół. Ledwo cię nie straciliśmy przez tych przyjaciół. Wystarczy nam tej wsi, powiedziała lajze. Tym razem popierała decyzję męża o wysłaniu córki do prywatnej szkoły. Masza przyjeżdżała teraz do majątku tylko na wakacje i rzadkie weekendy. Pod pretekstem spacerów do lasu czy nad rzekę biegała do wsi do swoich starych przyjaciół. Babcia nie popierała decyzji rodziców o odizolowaniu maszy od przyjaciół. Kryła wnuczkę w jej tajnych ucieczkach, to sama zgłaszała się, by jej towarzyszyć na spacerze, to mówiła, że wysłała maszę do miasta z jakąś sprawą. Gdy Masza skończyła już 16 lat babcia nie była już potrzebna. Na stolatki uśmiechała się lajze, wspominając siebie w jej wieku. Z czego się uśmiechasz, Lizo? To nie jest śmieszne. To twój zgubny wpływ twój i twojej mamy. Złościł się Iwan Denisowicz. Wania jak ci nie wstyd, uśmiechała się lajze. Nawet się już nie złościła na męża, tym bardziej nie obrażała się. Wiedziała, że Iwan tylko ponarzeka i nic nie zrobi. A wieczorem Masza przybiegnie do domu, wskoczy mu na kolana, pogłaszcze po policzkach pocałuje w nos i wszystko odpuści jej. Lizo, martwię się tylko o jedno. Żeby się tam w kogoś nie zakochała i nie wyszła za mąż. Najmniej bym chciał, żeby moja córka przyprowadziła do domu żebraków ze wsi, ubolewał Iwan Denisowicz. Wania, no jaki mąż, ona ma dopiero 16 lat. O czym ty mówisz? Uśmiechała się żona. Poza tym mamy jednego krewnego, który w swoim czasie przyprowadził do domu żebraczkę ze wsi. Kogo? O jej kogo? Lizo, ty zapomniałaś? Zapomniałaś, skąd ja pochodzę? Śmiała się Lajze. Ty to co innego, złościł się Iwan Denisowicz. Tak, tak, oczywiście, zupełnie co innego. Ja miałam przecież potencjał, śmiała się Lajze. Lisko, rozwiodę się, mówił Iwan Denisowicz. Koniecznie rozwiedź się zaraz, śmiała się lajzę. Tylko ośmieszaj się na stare lata. Ja, ja jeszcze nie jestem stary, mam dopiero 57 lat, oponował Iwan. Tylko, zaśmiała się lajzę. Tak właśnie żyli. Masza po szkole dostała się na uniwersytet za granicą. Rodzice bardzo się cieszyli z córki, ale jednocześnie smucili się, że teraz będą ją widywać tylko raz w roku na świąteczne wakacje. Nawet latem Masza nie będzie mogła przyjeżdżać, bo będzie miała praktyki i podróż z przyjaciółmi. Wszystko, nasze piskle wyfrunęło z gniazda, smucił się Iwan Denisowicz. W przeddzień dwudziestych urodzin Maszy w majątku zadzwonił telefon. Lajze myślała, że to Masza i nawet nie od razu zrozumiała, kto mówi. Po drugiej stronie mówił mężczyzna, był przedstawicielem konsulatu. Lajze tylko słuchała, słuchała i nagle zemdlała. Iwan chwycił telefon. Co? Co pan powiedział mojej żonie? Krzyczał. Ona zemdlała. A Iwan po usłyszanych słowach sam mało nie stracił przytomności. Jest wysyłana w trumnie cynkowej z obstawą. Muszą ją odebrać jutro na lotnisku. Co za brednie? To takie żarty? Iwan rozłączył się. Babcia już ocuciła Lizę. Wania, co oni mówili? Masza, Maszenka. Ręce mu się trzęsły, a nawet oko mu drgało. Wziął telefon i sam zaczął gdzieś dzwonić. Jak potem dowiedziała się Lajze, dzwonił do konsulatu w tym kraju, w którym studiowała Masza. Potwierdzili, że dziewczyna rzeczywiście zmarła. Prawdopodobnie dostała wstrząsu anafilaktycznego po wypiciu jakichś napojów na imprezie z okazji jej urodzin. Ale ona ma urodziny dopiero jutro krzyczał do słuchawki Iwan. To nie ona. Panowie pomylili. Nie, nie pomylili. Oni po prostu postanowili świętować wcześniej, bo w dniu urodzin ma egzamin. Przepraszam, więcej informacji nie posiadam, odpowiedział rozmówca. Musieli zidentyfikować córkę od razu na lotnisku, w strefie neutralnej, zanim trumna trafi do Rosji. Dostali jakiś hangar lub szopę. Nikt nie chciał się tym zajmować i pomagać. Patrzyli na ciało Maszy i nie mogli uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Wydawało się, że zaraz otworzy oczy, wyskoczy z tej głupiej trumny, przytuli ich i powie: Fajnie to wymyśliłam, rodzice, naprawdę uwierzyliście, że mnie nie ma. Ale Masza leżała w trumnie, młoda, piękna, trochę blada i nie mrugała. Lajze znowu zemdlała. Wybrali dla niej najpiękniejszą trumnę, jaką można sobie wyobrazić. Najpiękniejszą i najdroższą. Założyli jej najpiękniejszą suknię ślubną. Lajze nalegała na to. Masza nie była mężatką, więc trzeba ją pochować w całunie. Po tym, jak w kostnicy ubrano Maszę, Lajze osobiście założyła jej na szyję swoją najdroższą biżuterię, którą podarował jej mąż, gdy Masza się urodziła. Był to duży diamentowy naszyjnik. Niech tak będzie, powiedziała pogrążona w żałobie matka. Lajze postanowiła pochować maszę na wiejskim cmentarzu. A jeśli się komuś to nie podoba, to niech spada. Tam leżała jej babcia i jej ojciec. Tam będą leżeć wszyscy. Iwan nie sprzeczał się. Jak mógłby się sprzeczać w takim momencie? Rozumiał, że Lizzy będzie tak łatwiej, choć nic już nie mogło złagodzić jej bólu. Na cmentarzu zebrał się tłum ludzi. Dla nich to była jakaś rozrywka, coś nowego. A chłopi mogli sobie wypić darmową wódkę za jej duszę. Przyjechała rodzina, która mogła i chciała. Ludzi było jednym słowem, co nie miara, swoich i obcych. A Masza leży w trumnie jak śpiąca królewna na wystawie, błyszczy diamentami. Nadszedł czas pożegnania. Wszyscy podchodzą po kolei, całują w czoło, trzymają za rękę. Ktoś coś szepcze, ktoś się żegna, ktoś rzuca się na szyję zmarłej we łzach. Ostatnia podeszła jakaś żebraczka, a właściwie barwinka, pochyliła się nad maszą, pocałowała ją, przytuliła do policzka. A gdy odeszła, robotnicy chcieli już zamykać wieko trumny i opuszczać ją do grobu, ale ojciec ich powstrzymał. A gdzie naszyjnik? zawołał. Dopiero wtedy wszyscy zauważyli, że zniknął błyszczący diamentowy naszyjnik z szyi maszy leży bez niego. Może źle zapięłam i się zsunął. Przypuszczała lajze. Kto ośmielił się okraść zmarłą? Wrzasnął ojciec Maszy. Rozejrzał się dookoła, zobaczył żebraczkę, która była ostatnia, chwycił ją za rękę. Ty, biedaczko, wzięłaś naszyjnik, a jeśli nie ty, to wezwę policję. Krzyczał ojciec. Zaczęły rozlegać się głosy w tłumie. Nic to, przywiążę ją do drzewa. Nie ustępował ojciec. Nic nie brałam, puśćcie mnie. Brudna, rozczochrana żebraczka zaczęła się szarpać. Rozpuszczone, splątane włosy kołysały się na wietrze jak gałęzie drzew. Łachmany, w które zamieniła się odzież, powiewały jak liście. Sama Chudzina próbowała się opierać dorosłemu mężczyźnie. Czego tu czekać na policję? Rozebrać ją i po kłopocie. Tam znajdzie się wasza błyskotka. Przecież go nie zjadła. Gdzieś go schowała. No, rozbieraj się! krzyknął Iwan Denisowicz. Szybko! Wania, nie trzeba! Przecież to dziewczyna! Niech przyjedzie policja i ją przeszuka! wstawiła się Lajze. Oczywiście, że trzeba! krzyczał wściekły Iwan. Szybko! powiedział. Szybko! Nie macie prawa! płakała dziewczyna. Oczywiście, że mam! Ja tu wszystko mam, nie ustępował Iwan. Żebraczka zrozumiała, że tak łatwo jej nie odpuszczą. Niech widzą, niech cała wieś widzi. Postanowiła, że choć jest żebraczką, to jest uczciwa. Puśćcie mnie, puśćcie mi ręce. Niech wszyscy zobaczą, że choć jestem żebraczką, to jestem uczciwa. Krzyknęła dumnie dziewczyna. Nie mam się czego wstydzić. Wytrąciła rękę Iwanowi Denisowiczowi i zaczęła zdejmować łachmany. I wtedy wszyscy zobaczyli, że nie ma na sobie żadnego naszyjnika, a całe jej ciało pokryte jest bliznami po oparzeniach. To ty. Zdębiał Iwan Denisowicz. To ty wtedy wyciągnęłaś moją córkę z pożaru. Nie chciała powiedzieć, kto to zrobił, tylko powtarzała: koleżanka i już. Masza, Maszeńko, żyjesz. Rzuciła się do nagiej żebraczki Lajze. Upadła przed nią na kolana, objęła ją za nogi i zaczęła całować, mówiąc: Masza, to moja maszenka. Dziewczyna odsunęła z twarzy splątane włosy, które przypominały siano lub mokrą szmatę, i wszyscy zobaczyli, że była jak dwie krople wody podobna do zmarłej. Jak Masza? Nie rozumiałam nic Lajze, ty bredzisz Nasza córka Masza nie żyje opowiedział Iwan Denisowicz. Nie żyje też nasza córka, tylko nie masza, a Katie powiedziała lajze. Widzisz pieprzyk na jej ramieniu? Dziewczyny, kiedy się zamieniłyście? Zamieniłyśmy się podczas pożaru, e powiedziała cicho żebraczka. Kiedy dom się zapalił, zdążyłam wybiec na ulicę, a Katie, nie, została w domu. Wtedy zrzuciłam sukienkę, żeby się nie spalić, i weszłam do domu po siostrę. Czyli wiedziałyście, że nie jesteście przyjaciółkami, tylko siostrami? Zapytała ze łzami w oczach lajze. Od pierwszego dnia znajomości. Przecież patrzyłyśmy na siebie jak w lustro. Kiedy wyciągnęłam Katię, zobaczyłam, że jest cała w oparzeniach. Po co wam taka brzydka i straszna córka? A Katie zawsze marzyła o tym, żeby żyć moim życiem, a ja marzyłam o tym, żeby żyć jak Katie. Nie chciałam, żeby wysłano mnie do internatu, więc się zamieniłyśmy. Po prostu oddałam jej swoją sukienkę i powiedziałam, żeby szukała taty. Katie wszystko o was wiedziała, nawet nie musiała udawać, powiedziała, że braczka. Nic nie rozumiem, opowiedział Iwan Denisowicz. Która z was jest Maszą, a która nie? Tato, ja jestem Maszą. Tą Maszą, którą wychowywałeś przez dziesięć lat do tego strasznego pożaru, który mnie oszpecił. Po prostu bałam się, że mnie taki nie zaakceptujesz. A ona, Dziewczyna wskazała ręką na trumnę. Ona jest tą maszą, którą wysłałeś do prywatnej szkoły. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżała na wakacje, przybiegała do mnie i wszystko mi opowiadała. Ale tak naprawdę ona jest Katią. Kto jeszcze o tym wiedział? Wrzasnął Iwan Denisowicz. Tłum milczał. Wszyscy jakby o nim zapomnieli. Co ty na to powiesz? I dlaczego obie nie wychowywały się w naszym domu? W domu ci wszystko wyjaśnię, powiedziała Lajze, narzucając żywej córce płaszcz. Wszystkim wiejskim zrobiło się jakoś wstyd, że nikt nie wstawił się za swoją córką i nikt nie zaproponował jej, żeby się czymś przykryła. Wszyscy zaczęli się powoli rozchodzić. Teraz na cmentarzu pozostała tylko sprawa rodzinna. Obcym nie było tam nic do roboty. Masza. Lajze i Iwan Denisowicz z matką Lizi udali się do majątku po tym, jak pochowali ciało Kati, którą przez 10 lat uważali za maszę. Nowo odnalezioną maszę wysłano do pokoju, żeby się umyła i doprowadziła do porządku. Teraz czekam na szczegółowe wyjaśnienia, powiedział Iwan Denisowicz. Surowo patrzył na żonę. Nie spiesz mnie, a wszystko opowiem. Na pewno opowiem, tylko nie krzycz na mnie i nie naciskaj. W ten sposób nie przyspieszysz procesu, powiedziała Lajze. Zgadłam, że dziewczyny się zamieniły, kiedy nie zobaczyłam pieprzyka na ramieniu, ale milczałam, ponieważ byłam pewna, że druga córka zginęła w pożarze. Po prostu chciałam, żeby została nam nasza córka, przynajmniej jedna z nich, gdybym wiedziała, że druga dziewczynka przeżyła. To już zrozumiałem. Wyjaśnij mi, jak to się stało, że jest ich dwoje i dlaczego są rozdzielone. Skradziono ci dziecko, a ty milczałaś. Zapytał Iwan Denisowicz. Nie, powiedziała Lajze. Nie milczałam. Sama oddałam drugą dziewczynkę. Ta historia zaczęła się dawno temu, jeszcze przed tym, jak cię poznałam. Nikomu o niej nie opowiadałam. Pamiętasz, Nataszę, moją szkolną koleżankę, taką brzydką dziewczynę, z której wszyscy się śmiali. Zawsze narzekała, że nigdy nie wyjdzie za mąż, a przez to będzie bezdzietna. Pewnego razu poszłyśmy z nią na kąpiel. Miałyśmy po osiemnastu lat. W wodzie dostałam skurczu nogi i zaczęłam tonąć. Nataszka mnie uratowała. Wyciągnęła mnie na brzeg już nieprzytomną i puknąwszy wodę. Odpompowała mi wodę i zrobiła sztuczne oddychanie. Życie do mnie wróciło. Potem długo siedziałyśmy na brzegu. Ona mnie ogrzewała i mówiła, że teraz jesteśmy siostrami. Uratowałaś mi życie. Jak mogę ci się odwdzęczyć? Zapytałam Nataszę. Proś o co chcesz. Wszystko dla ciebie zrobię, powiedziała. A urodzisz mi dziecko? Poprosiła wtedy Natasza. Jak to? Zapytałam. A tak, życie za życie. Ja uratowałam Ci życie. Teraz ty uratuj moje. Na ciebie chłopcy patrzą, głowy się za tobą oglądają. Nie obchodzi mnie od kogo. Urodź dziecko i oddaj je mnie. Nie proszę cię o nic więcej, powiedziała Natasza. Ale nie mogę po prostu tak zrobić, z pierwszym lepszym powiedziałam. Daj mi czas. Ustaliliśmy trzy lata. W ciągu trzech lat miałam urodzić dziecko Nataszy. Pierwsze czy drugie nie precyzowała. Potem poznałam ciebie, a po ślubie Natasza przyszła do mnie i przypomniała o zobowiązaniu, że zostało mi dwa lata. A jeśli nie spełnię obietnicy, odbierze mi życie, aby spłacić dług. Kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży z bliźniakami, zrozumiałam, że Bóg mnie ocalił, dał mi szansę i nie będę musiała oddać swojego pierworodnego i kłamać, że dziecko zmarło przy porodzie. A potem, aby pozostać przy życiu, pilnie urodzić drugie i ukrywać ciąże i znowu kłamać. Wszystko, czego potrzebowałam, to po prostu nie mówić ci całej prawdy, że mamy dwie córki, a nie jedną. Ze szpitala zadzwoniłam do Nataszy i powiedziałam, że może odebrać swój dług. Dziewczynki urodziły się zupełnie identyczne i tylko ja znałam różnicę. Pomyślałam, że Bóg zrobił ten znak specjalnie dla mnie, abym wiedziała, którą dziewczynkę zatrzymać, a którą oddać. Byłam pewna, że siostry znajdą się i rozpoznają. Tak też się stało. Tak dowiedziałam się, że drugą moją córkę Natasza nazwała Katie. Więcej się nie kontaktowałyśmy. Natasza nie chciała, żebym widywała się z córką i musiałam zabrać mamę ze wsi, żeby się tam nie pojawiać. Dlatego tak bardzo miałam nadzieję, że Masza będzie przyprowadzać gości do naszego domu, żeby chociaż jednym okiem spojrzeć na drugą dziewczynkę. Ale ty nie lubisz, kiedy biedaki depczą po twoim dębowym parkiecie. A potem zdarzył się ten pożar, podczas którego dziewczynki się zamieniły. A ja się nie domyśliłam, myślałam, że Masza zginęła. Tak więc żyliśmy. Lajze zamilkła. Nic nie mówił. Gdyby to wszystko wiedział, gdyby tylko Lajze mu zaufała, skończyłby to wszystko w jednej chwili. Chciał jednocześnie pożałować żonę i zabić się na miejscu. Po prostu nie wiedział, co robić. Długo siedzieli w milczeniu naprzeciwko siebie i patrzyli sobie w oczy. A co z Nataszą? Zapytał nagle Iwan Denisowicz. A Natasza okazała się złą matką. Nie bez powodu Bóg daje dzieci. Widzi z góry, kto będzie mógł je wychować, a kto nie. Nataszka zostawiła córkę swojej matce i wyjechała, kiedy dziewczynki dopiero poszły do szkoły. Kiedy dowiedziałam się, że jej dom spłonął doszczętnie, nie płakałam z powodu Nataszki. Lajze znowu zapłakała. Zapytał Iwan Denisowicz. Nie wiem. Lajze wzruszyła ramionami. Najważniejsze, że z nami została Masza. Prawdziwa Masza, którą wychowywaliśmy od urodzenia. Zapytał Iwan. A Katie najwyraźniej sama wybrała swój los. Zawsze pozostanie w naszych sercach. Zrobiliśmy dla niej wszystko, co mogliśmy, powiedziała Lajze. Iwan Denisowicz długo nie mógł wybaczyć żonie za wszystko, co zrobiła i za wszystko, co przed nim ukryła. Trzeba było wozić ją do kosmetyczki, aby pozbyć się starych blizn. Czekała ją długa i żmudna praca nad rehabilitacją córki. Historia z zaginięciem naszyjnika jakoś zupełnie poszła w zapomnienie. Iwan nic nie pytał, a Lajze nie poruszała tego tematu. Minęło kilka lat. Nie oczekiwała już niczego więcej. Lajze otrzymała list. I od kogo byście pomyśleli? Od Natalii. Ta nalegała na spotkanie. Lajze pojechała do miasta. Siedziała we wskazanym miejscu w kawiarni i czekała, aż zobaczy nataszkę. Do kawiarni weszła para, mężczyzna i kobieta, mniej więcej w wieku Lizji. W kawiarni było dużo wolnych miejsc, ale skierowali się do stolika, przy którym siedziała. Zapytała kobieta. Właściwie oczekuję na kogoś. Ale możesz usiąść oczywiście, jeśli to dla ciebie takie ważne. Usiąść właśnie przy tym stoliku, powiedziała Lajze. Wzięła swoją filiżankę z kawą i przesiadła się na inne miejsce. Kobieta wstała i ponownie podeszła do Lizy. Teraz już bezceremonialnie połknęła naprzeciwko niej i powiedziała. Daj spokój, naprawdę mnie nie rozpoznajesz? Powiedziała. Przepraszam, nie. Zapytała Lajze. To ja, Natalka powiedziała kobieta. Znaczy się, chirurg naprawdę dobrze popracował. Natalka? Zdziwiła się Lajze. Nie może być. Takie zmiany? Przed lizą siedziała chociaż wysoka, ale bardzo szczupła kobieta. Miała piękną twarz. Natalka nie mogła nawet marzyć o takiej twarzy. Gdzie podziały się te opadające policzki, a małe oczka stały się wielkości pół twarzy. Jak? Jak to możliwe? Naprawdę nie rozpoznajesz? Świnka chrum chrum. Pamiętasz, jak płakałam? Więc to było dla ciebie najważniejsze. To wszystko, a nie dziecko, którego tak uparcie ode mnie żądałaś, powiedziała lajze. Wiesz, że córka, którą ci oddałam, zginęła. Wiem. Tak, tam nikt mnie w ogóle nie rozpoznał. To była swoista próba pracy mistrza, i kobieta wskazała na swoją twarz. Jechałam na pogrzeb twojej córki, a przyjechałam na pogrzeb swojej. Fajnie sobie z dziewczynką poradziłyście. Nawet mi by do głowy nie przyszło, żeby ją przed wszystkimi rozebrać. Dla twojej wiadomości, a nie mojej córki. Tą dziewczynkę, którą ci oddałam, ty porzuciłaś. Powiedz tylko, Natalko, ale dlaczego mi jej nie oddałaś? Każdy ma swoją drogę i swoje przeznaczenie, dlatego nie oddałam, bo patrzyłam na twoją córkę, kiedy do nas przychodziła. Wszystko raz ubrana, raz uboga. Nawet dodatkowej sukienki dla swojej nie mogłam kupić, poskarżyła się Natalia. Może gdybyś mniej myślała o wyglądzie, a po prostu poszła do pracy, to byś jednak mogła zapewnić dziecko, którego tak chciałaś ceo? Zapytała Lajze. Możesz sobie myśleć, że pracowałaś choćby dzień w swoim życiu. Siedzisz na gotowym? Złapałaś bogatego staruszka i myślisz, że możesz mi czytać moralność? Nie wyjdzie, koleżanko, opowiedziała Natalia. Więc o to chodzi. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Miałam cię żal, broniłam cię. A ty po prostu mi zazdrościłaś przez te wszystkie lata. Tak, pewnie przez całe życie. Zrozumiałam, że nie potrzebowałaś dziecka. Potrzebowałaś właśnie mojego dziecka. Od tego momentu, jak usiadłaś za moją ławką w ten dzień, pomyślałam: Oto matka mojego dziecka powiedziała Natalia. To twój towarzysz. Zapytała Lajze, kiwając głową na mężczyznę, który wszedł razem z Natalią do kawiarni. Tak, to mój nowy kochanek, odpowiedziała dumna Natalia. Teraz cieszysz się zainteresowaniem mężczyzn i w końcu będziesz mogła sama urodzić sobie dziecko, powiedziała Lajze. Jeszcze czego zepsuć taką urodę? Zwariowałaś? Trzy lata tylko chudłam i dwa nie wychodziłam z siłowni. Przepraszam, ale nie rozumiem, po co mnie zaprosiłaś, by pochwalić się swoimi osiągnięciami. Cieszę się za ciebie. W końcu jesteś piękna i cieszysz się zainteresowaniem mężczyzn. Czy może chcesz mnie zapoznać ze swoim towarzyszem? Czego chcesz? Nie wytrzymała Lajze. Kochanie, do nas nie dołączysz. Mężczyzna pokornie usiadł obok Natalii. A to twój pasierb, syn twojego męża z pierwszego małżeństwa. Po co mi to? Ostatni raz cię pytam. Albo odchodzę. Usiądź i nie ruszaj się, powiedziała Natalia rozkazującym tonem. To my wzięliśmy wtedy żerelie. Otworzyła kurtkę, a na jej szyi widniało żerelie, które zniknęło na pogrzebie. Jak śmieliście? Mało tego, że porzuciłaś biedną dziewczynkę, to jeszcze okradłaś, kiedy ta leżała w trumnie. Wiesz, czasami wydaje mi się, że ludzie cię przeżywali nie dlatego, że byłaś brzydka, tylko dlatego, że widzieli twoją czarną duszę, powiedziała Lajze. Nie ukradliśmy, tylko wzięliśmy swoje, wtrącił się syn Iwana Denisowicza. Nie myślisz chyba, że mój ojciec kupił ten naszyjnik specjalnie dla ciebie? Nie obchodzi mnie, skąd twój ojciec wziął ten naszyjnik. On podarował go mnie na narodziny naszej córki, a ja zamierzałem podarować go jej na dwudzieste urodziny, więc on należy do niej, a nie do ciebie. A zatem jesteście złodziejami? Zapytała Lajze. Mój przyjaciel się wzbogacił i odkupił go, powiedziała Natasza. Gratuluję. Zapytała Lajze. Chcesz odzyskać naszyjnik i przekazać go ukochanej Maszence? Zapytała Natalia. Załóżmy, e, odpowiedziała Lajze. Urodź mi jeszcze jedno dziecko, tylko nie od starego męża, a od jego młodego następcy, powiedziała Natalia. Może znowu będziesz miała bliźniaki? Wtedy pozwolę ci zatrzymać jedno. Lajze nie mogła już znieść tego cyrku. Po prostu wylała resztki swojej kawy na twarz ładacznicy, żałując, że zdążyła już ostygnąć, i wyszła za stołu. To rodzinna pamiątka, e, krzyczała za nią Natalia. Stać mnie na kupienie córce jeszcze jednej pamiątki, odpowiedziała Lajze już w drzwiach. Nigdy więcej nie widziała ani syna swojego męża, ani Natalii, która wykorzystała zaufanie Lizy i porządnie jej życie zbrukała. Lajze myślała, że ten naszyjnik może był przeklęty, ponieważ diamenty potrafią przyciągać negatywność i ją gromadzić. Nigdy więcej go nie zobaczy. Ale naszyjnik myślał inaczej minęło jeszcze kilka lat i Masza spotkała swojego wybawcę, dobrego chłopaka z dobrej rodziny. Tak się złożyło, że Masza przez długi czas wstydziła się swojego ciała, dlatego wychodziła za mąż dość późno, jak na dzisiejsze standardy. Ale ten człowiek potrafił ogrzać jej duszę. Blaze panicznie bała się, że może się tam zjawić Natalia i znowu coś podłego zrobić. Od tak, bez powodu, bo była podła. I tyle. Ale nie, wszystko poszło gładko, bez żadnych zgrzytów. Goście rozjechali się dopiero trzeciego dnia. Wesele odbyło się w rezydencji. Była udekorowana jak prawdziwy pałac. Nadszedł czas na rozpakowywanie ogromnej góry prezentów, czego tam tylko nie było. Mam takie wrażenie, że to nie jest moje wesele, tylko Boże Narodzenie, powiedziała z uśmiechem Masza. Wiesz, chociaż to nie jest moje wesele, a wszystkie prezenty należą do ciebie i twojego męża, ale mam takie samo wrażenie. Brakuje tylko choinki, powiedziała Lajze. Masza już prawie automatycznie rozdarła opakowanie kolejnego prezentu. Pod złotym papierem było aksamitne pudełko. Otworzyła je i o miała. Był tam ten sam naszyjnik, który widziała naszy i siostry do momentu, aż zniknął. Mamo, opowiedziała Masza i wypuściła pudełko z rąk. Co to jest? Wykrzyknęła z przerażeniem Lajze. Chciała po prostu chwycić ten naszyjnik i wrzucić do kominka, ale rozumiała, że w ten sposób nie pozbędzie się kamieni. Tu jest liścik, opowiedziała Masza i przeczytała. Naszej córce w dniu ślubu. Okazało się, że przez cały ten czas śledziła je, nie spuszczała z oczu, że nawet wiedziała, kiedy Masza wychodzi za mąż i kiedy. Lajza rozumiała, że trzeba się pozbyć naszyjnika. Ty decydujesz, co z tym zrobić, powiedziała córce. Wydaje mi się, że dokładnie wiem, co zrobić, powiedziała Masza. Następnego dnia, nie odkładając tego na później, rano poszły razem na cmentarz do grobu Kati. Przepraszam, siostro, że zabrałam ci życie, powiedziała Masza, ale w zamian podarowałam ci swoje. Kto wie, może gdybym znalazła się w Europie, przydarzyłoby mi się to samo. Teraz nigdy się tego nie dowiemy, ale ja mam to, co powinno należeć do ciebie. Masza wyjęła na szyjnik, ostatni raz na niego spojrzała i ostatni raz pozwoliła tym kamieniom zobaczyć słońce. Na tym epopeja z kamieniami się skończyła, od tej chwili stosunki Lizji z mężem jakoś od razu zaczęły się poprawiać, a może po prostu ślub córki tak wpłynął na Iwana Denisowicza i go ogrzał. Masza urodziła bliźniaczki, jedną z nich nazwała Katię na cześć siostry. Pewnego razu zupełnie przypadkiem Lajze dowiedziała się, że tego samego dnia, kiedy zakopały naszyjnik na grobie Kati, Natalie odwieziono do domu wariatów. Co było tego przyczyną, z jakiego powodu tak się stało, Lajze nie wnikała i nawet nie chciała wnikać. Nie chciała już dłużej żyć podwójnym życiem, nierozważnie wpuściła ją do swojego życia, teraz nadszedł czas, by zapomnieć o tym jak o strasznym śnie.